Radio Jazz FM. Andrzej Krakowski, Bronisław Kaper, od początku do końca. To bardzo nietypowy wywiad. Nie spotkałem drugiego takiego wywiadu. To wywiad przeprowadzony przez trzy osoby, które nigdy, żeby przeprowadzić tego wywiadu, się nie spotkały. Tajemnica tej książki polega na tym, że Irene Khan Atkins, córka wyśmienitego tekściarza Gasa Khana, twórcy wielu jazzowych standardów, a raczej tekstów do jazzowych standardów, spotykała się przez kilka tygodni z bohaterem tej książki, czyli Bronisławem Kaperem, wielkim kompozytorem muzyki filmowej, którego wiele kompozycji przeniknęło do świata jazzu. Oni się spotykali, nagrywali swoje rozmowy, a kilkanaście lat później z tego archiwum skorzystał Andrzej Krakowski, który jest od wielu lat przebywającym w Hollywood filmowcem polskiego pochodzenia, który zaczynał swoją karierę w Polsce. Opracował ten wywiad i również dodał do tego sporo swoich własnych refleksji na temat postaci Bronisława Kapera, którego również znał osobiście i nawet przedstawił swój punkt widzenia na temat kilku historii opowiedzianych w tej książce, bowiem był jej uczestnikiem. Był ich uczestnikiem, czyli to jest taki bardzo nietypowy wywiad trójstronny, bowiem dwoje uczestników tego wywiadu już nie żyje. Kiedy Andrzej Krakowski pisał tą książkę, no to już Bronisława Kapera ani Irene Khan na tym świecie nie było. Bronisław Kaper to wielka postać muzyki filmowej, to również autor kilkunastu jazzowych standardów grywanych przez wszystkich muzyków na całym świecie. Jego najważniejsze kompozycje to On Green Dolphin Street i Invitation. Te dwa standardy znają wszyscy muzycy jazzowi. Historie powstania tych kompozycji, ciekawe historie. Historię tego, w jaki sposób Miles Davis trafił na On Green Dolphin Street i spopularyzował ten utwór, no bo w latach 50. jak coś zagrał Miles, to wszyscy chcieli to grać. Historię Invitation, która zaczynała pod zupełnie innym tytułem, ta kompozycja zaczynała pod zupełnie innym tytułem, w zupełnie innym filmie, ale ponieważ film się nie udał, to trochę na zasadzie takiego recyklingu kompozytor, czyli sam Bronisław Kaper, postanowił drugi raz wykorzystać tę melodię w zupełnie innym filmie i zresztą tego nigdy nie ukrywał. To nie był autoplagiat, po prostu użył tej melodii jeszcze raz. I wtedy Invitation zrobiła wielką karierę. Historię dosyć tragiczną tego, jak odbierał Oscara i w tę samą noc rozdania Oscarów spotkała go rodzinna tragedia. Nie chciałbym też wszystkiego zdradzać, bo to bardzo ciekawa książka. Książka napisana przez Andrzeja Krakowskiego o Bronisławie Kaperze. Na okładce jest stylizowany Oscar. Samego Oscara nie wolno wykorzystać, bo pewnie jakaś licencja, no ale wszyscy wiemy, że to jest Oscar, bowiem Bronisław Kaper jest jednym z pierwszych Polaków, ludzi, którzy urodzili się na polskiej ziemi i którzy przyznawali się przez całe życie do polskiego pochodzenia, który odebrał statuetkę sam, nie w jakimś większym zespole, w większym gronie ludzi. I wiele innych historii ze świata Hollywood. Zresztą Andrzej Krakowski jest autorem jeszcze kilku książek dotyczących polskich wątków w powstaniu wielkich wytwórni filmowych, polskich wątków związanych z muzyką filmową, z aktorami, którzy próbowali zrobić w Hollywood karierę i wielu innych ciekawostek z tego świata. No dobrze mu wychodzi pisanie tych książek, ale ta książka dedykowana jest tylko i wyłącznie muzyce i życiu filmowemu Bronisława Kapera, który jest twórcą wielu jazzowych standardów i dlatego warto tę książkę przeczytać. Polska publikacja, chyba napisana po polsku ta książka, tak mi się wydaje.
chociaż traktuje o amerykańskim świecie, ale też o wcześniejszej karierze Bronisława Kapera, który jeszcze przed wojną, kiedy mieszkał i tworzył w Berlinie, nazywany był niemieckim Dukiem Ellingtonem albo berlińskim Dukiem Ellingtonem, żeby nie przypisywać mu niemieckiego obywatelstwa, bo on zawsze czuł się Polakiem do końca swoich dni. Andrzej Krakowski, Bronisław Kaper od początku do końca, fantastyczna historia, mało w Polsce znana. Bardzo Wam tą książkę polecam.